Cardi B zasłynęła w Stanach Zjednoczonych świetnie przyjętym debiutanckim singlem zatytułowanym Bow Duck Yellow, który uplasował się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Niedługo później jej drugi singiel I Like It również zdobył szczyt najważniejszej listy muzycznej na świecie, co uczyniło z niej jedyną na świecie raperkę, której dwa single uzyskały tak świetny wynik. W Polsce głośno o Cardi B zrobiło się dopiero po bójce z Nicki Minaj, która wydarzyła się podczas uroczystej gali magazynu Harper's Bazaar Icons. Później Cardi umiejętnie podsykała zainteresowanie swoją osobą relacjonowaniem ciąży w internecie i rozstaniem z ojcem dziecka, Offsetem, który ostatnio próbował ją odzyskać, wyznając jej miłość na scenie. Z okazji świąt, Cardi postanowiła pochwalić się prezentami, które znalazła pod swoją choinką. Ich wartość szacuje się na około 230 tysięcy dolarów. Wśród drogich upominków znalazła się m.in. cztery torebki Hermes Birkin, czarna za 22 tysiące dolarów, w kolorze różowej gumy balonowej za 20 tysięcy i szara w tej samej cenie, co różowa. Najdroższa z nich kosztowała prawie 70 tysięcy dolarów i została wykonana ze skóry aligatora w kolorze limonki. Poza torebkami Hermes Birkin, Cardi B dostała również dwie torebki Chanel, buty od Christiana Louboutina i bransoletkę z różowego złota od Cartiera wysadzaną diamentami za ponad 40 tysięcy złotych. Na swoim profilu na Instagramie Cardi zażartowała, kropka wszystko, co chcę teraz widzieć, to pieniądze, powiedziała, nawiązując do tekstu swojego nowego hitu, sprytnie zatytułowanego Money. Jest czego zazdrościć. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.